Ścieżkę edukacyjną poświęconą obławie augustowskiej odsłonił dziś w Gibach Jarosław Zieliński, poseł Prawa i Sprawiedliwości i sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. Wszystko podczas uroczystości na wzgórzu Krzyżu upamiętniającym ofiary obławy z lipca 1945 roku, kiedy to NKWD i Armia Czerwona pojmały i uprowadziły 600 polskich patriotów. Taką liczbę ustalił działający w latach 80. Obywatelski Komitet Poszukiwań Mieszkańców Suwalszczyzny zaginionych w lipcu 1945. Była to największa zbrodnia popełniona na Polakach po II wojnie światowej przez dziesięciolecia. Pamięć o zbrodni była tłamszona przez ówczesne władze, a krewni uprowadzonych nie znali prawdy o ich losie. Dziś wiadomo, że wszyscy uprowadzeni zostali zamordowani. Nie wiadomo natomiast, gdzie są ich mogiły, ale informacje i pamięć o tej tragedii od lat są szeroko rozpowszechniane i utrwalane poprzez tablicę pamięci lub chociażby pomnik. W niedalekiej przyszłości ma powstać film, zapowiedział Jarosław Zieliński, wiceszef MSWiA. Została podjęta inicjatywa przygotowania filmu na temat zniewalania Polski po II wojnie światowej przez sowieckich i polskich komunistów. I bardzo ważnym wątkiem, może nawet najważniejszym wątkiem, tak chyba będzie, bo to był punkt wyjścia w tym myśleniu, będzie wątek związany ze zbrodnią obławy augustowskiej. Nad tym już trwają prace. Jest reżyser, który podjął pracę. Tymczasem powstała ścieżka edukacyjna. To kilka punktów z wiatami informacyjnymi o obławie augustowskiej. W ich powstaniu swój udział miał Instytut Pamięci Narodowej, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych, Związek Pamięci Ofiar Obławy Augustowskiej i Gmina Giby. O lokalizacji tablic mówił Piotr Nalewajek, nadleśniczy Nadleśnictwa Pomorze. Pierwsza tablica umiejscowiona jest tutaj, w miejscu, w którym się znajdujemy, a więc w Gibach, niedaleko gibiańskiej Golgoty. Druga natomiast tablica umiejscowiona jest na skraju lasu, przy drodze biegnącej w kierunku Rygoli. Jest to droga, która według wszelkich źródeł i dostępnych informacji jest drogą, w którą ofiary obławy augustowskiej zostały przemieszczone w kierunku granicy z Białorusią. Jest to druga tablica. Trzecia tablica znajduje się w miejscu, gdzie potencjalnie wskazano miejsce jakby pochówku, z tego względu, że odnaleziono tam szczątki ludzkie. Niestety z czasem się okazało, że są to szczątki po lazarecie, który znajdował się w tamtym miejscu, lazarecie niemieckim. Czwarta tablica znajduje się niedaleko jeziora Brożane. Jest to też symboliczne miejsce, w którym została stoczona bitwa. Też w czasie, kiedy trwała obława augustowska przez żołnierzy Armii Krajowej. I ostatnia tablica, piąta, znajduje się tuż przy samej granicy z Białorusią. Jest to jakby miejsce, które ucina pewien trop, ślad, gdzie mogą znajdować się te ofiary obławy augustowskiej. No wszystko wskazuje na to, że ofiary te znajdują się już za granicą, czyli po stronie białoruskiej. Władze gminy liczą, że ścieżka edukacyjna przybliży wiedzę o obławie augustowskiej turystom, jak mówi Robert Bagiński, zastępca wójta gminy Giby. Miejscowi doskonale znają tragiczną historię. W przedsięwzięciu chodzi natomiast o uświadomienie przyjezdnych, licznie odwiedzających Sejneńszczyznę. Żeby uświadomić jak największej ilości ludzi, co się tutaj stało, bo powiedzmy sobie tak, my tutaj o tym wiemy już od jakiegoś czasu, jest to rozpowszechniane, ale my też chcemy brać w tym udział i jak najbardziej nie wymigujemy się od tego, a będziemy wspierali jak to będzie możliwe. Jest to też ścieżka tutaj bardziej taka rowerowa, oczywiście jest około, znaczy jest 5 takich przystanków, na których się można zatrzymać, przeczytać to, co się działo, jak to wyglądało. I jeżeli chodzi z naszej strony, jak najbardziej będziemy to wspierali inicjatywę. Nie sposób nie zauważyć, że z roku na rok ubywa naocznych świadków tragicznych wydarzeń sprzed 73 lat. Dziś została ich niemal garstka, wśród nich między innymi Józef Szarejko. Jako 10-letni chłopiec widział pojmanych, podglądał brutalne przesłuchania i słyszał krzyki katowanych Polaków. Dziś uczestniczył w uroczystości i opowiadał dziennikarzom, co zapamiętał. Zaglądałem przez okno, tam przez firankę, tu jeszcze babka krzyczała na mnie,
Wnuczku, uciek, nie zaglądaj, bo może z pepeszy zabić i nas, i ciebie, bajec. Piwnice pod domem, w domu maltretowali, bili. No, wszędzie całe budynki były. Ja z babką i z dziadkiem to byliśmy w takim małym pokoiczku, żeby, i to baliśmy się, żeby nas nie usunęli, nie wygnali. Tak. W domu są cztery pokoiki, to tam był, przysłuchiwanie tam było. No i jęki, krzyki, wiski.